Witam. Kolejna prezentacja umożliwiona dzięki ekipie ze sklepu Escribo Blackwing i główna rola to nowe edycje i dodatki notatników MD Paper. To te nowości, które jakiś czas temu się pokazały na stronie sklepu Escribo. Ja ze względu na urlop teraz dopiero się do tego zabrałem. I oto nowość, to taki format kwadratowy, A5 kwadratowy i A5 tu widzimy zwykły. To jest jeszcze ta stara edycja, w cudzysłowie, bo ten format jest zupełnie nowy, będzie i druga, natomiast za chwilę. Tu jak zwykle taki notatnik dostajemy w takiej osłonce, mamy także naklejkę, którą możemy wykorzystać, bądź nie, jak kto woli. No i ten nowy format tradycyjnie wygląda tak jak poprzednio. Z tu przyklejoną taką zakładką, papier tej samej jakości, czyli bardzo dobrej. Chyba tu wszyscy już wiedzą na moim kanale, że jestem miłośnikiem właśnie tego papieru i tych notatników. Rozkładają się bardzo elegancko i płasko. Jak widać, kartki się przekładają i nic tu się nie podnosi, nie przeszkadza przy pisaniu. Tak wygląda więc ta pierwsza edycja. I tak jak mówię, A5 MD Paper kwadrat po raz pierwszy. Natomiast jest także nowość, która inaczej na grzbiecie wygląda. Nie ma tej wyklejki takiej. Trochę to przypomina taki koptyjski styl szycia. I jak widać, ma być także odporny na markery. Do tego wrócę. Zwykłe opisy, takie jak mamy we wszystkich tych notatnikach. Po zdjęciu folii można przyjrzeć się lepiej właśnie temu, jak notatnik został przeszyty, bo już zupełnie inaczej wygląda na grzbiecie. Tak bardziej technicznie bym powiedział. Kartonowa okładka nie jest specjalnie gruba, ale też nie jest cienka. Rozkłada się jak to MD Paper rewelacyjnie, czy to duży, czy mały, wszystkie jak widać leżą bardzo płasko, co ma znaczenie przy pisaniu, przynajmniej dla mnie. I ten sam format, który widzieliśmy poprzednio, czyli nowy, kwadratowy, który wchodzi teraz właśnie w tej edycji i na grzbiecie ma takie samo przeszycie jak ten większy, który pokazywałem. No i w środku jest papier, którego testowanie za chwilę nastąpi. Podoba mi się właśnie ten wygląd. Jestem miłośnikiem takich właśnie eksponowanych grzbietów, które nie są oklejone i fajnie to widać, jak się postawi na półce. Taki dość grubszy papier niż ten poprzedni, to na pewno wyczuwalne, to już jest pod palcami, ale rozkłada się płasko bez żadnych problemów. Także grubszy papier i to samo, troszkę inne przeszycie, ale tak samo dobrze działające na rozkładanie notesów. Korzystałem dwa pióra, piloty, jeden XF, drugi MK. Tutaj parkerowski już prawie wyczerpany wkład i marker pierwszy. Natomiast ja u siebie w domu mam tylko markery alkoholowe. Obawiam się, że to nie o te chodziło w tych materiałach. To jest ekstremalny marker. Smaruje tu naprawdę dużo i to jest marker, złośliwie tu docisnąłem. Jest to marker na bazie alkoholu, więc nie spodziewam się tutaj, żeby coś było rewelacyjnie. No, tak jak mówiłem, ten papier nie jest odporny moim zdaniem i tak usłyszałem w Escribo na markery na bazie alkoholu, tylko na pozostałe. Jeszcze jeden pelikanowski, trochę może nie taki gruby, ale także na bazie alkoholu.
bo właściwie takie trzy markery, jakie tutaj zaprezentowałem, tylko takie mam w domu i te akurat nie polecam używać z tym papierem. Natomiast wybrałem się do sklepu Escribo, gdzie wykorzystałem inne markery, nie na bazie alkoholu. I tu, prawda, te bardzo dobrze papier przyjmuje, nic nie przebija na drugą stronę. Także tylko rodzaj bezalkoholowych markerów. Natomiast kolejna nowość, która się pojawi, to takie kartonowe okładki na notatniki Midori. Tu mam akurat taki format podłużny A5, natomiast są też inne. I tu, jak widać, notatnik pasuje doskonale. I to taki nowy styl opakowywania notatników, którzy pewnie będą chęcią kupowali ci, którzy nie lubią tworzyw sztucznych i innych plastików w swoim życiu. Natomiast kolejne nowości to dwa Black Wingi. Tutaj mamy numer 710 poświęcony słynnemu Jerry Garcia. Jak widać, tutaj mamy miękki grafit i taki barwny, nawiązujący do lat 60. styl barwienia tego, pomalowania tego ołówka. Zielona gumka oczywiście wymienialna. Tak prezentuje się ołówek poświęcony Jerry Garcia, volume 710. Natomiast tu próbka pisma, jak widać, miękki grafit to jest i bardzo ładnie się tutaj rozkłada na papierze MD. Natomiast zaraz pokażę drugi, kolejny, to najnowsza edycja, taki ceglasty kolor. Jest to volume 746. poświęcony mostowi Golden Bridge. 746 to cyfra obrazująca wysokość stalowych wsporników, na których most wisi. Tutaj mamy czerwony korpus, czerwoną gumkę i oczywiście grafit. Tutaj grafit jest twardszy niż w poprzednim i to wyczuwam pod palcami, że trzeba mocniej docisnąć, żeby uzyskać większą czerń, ale do takiego delikatnego cieniowania też dobry. Tyle prezentacji na dziś. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.